Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Maria, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la. Adonai, Adonai, Adonai. Teraz odmówimy, trwając przed Ojcem Niebieskim, przed Jego umiłowanym Synem, Jezusem, obecnym w monstrancji, w chlebie, nieszpory ze święta Marka Ewangelisty, bo dzisiaj jest to święto tego świętego. Więc przygotujmy tekst i za chwilę rozpoczniemy wspólną modlitwę. Nieszpory to modlitwa wieczorna Kościoła, więc zbliża się wieczór, więc dlatego chcemy uświęcić tą porę dnia tą modlitwą, która wyraża pragnienie spotkania Boga. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi mem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Z weselem ducha sławimy Cię, Marku, pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś przez Ewangelię o życiu Jezusa, Syna Bożego. Natchniony duchem spisałeś w swej księdze mowy i czyny wcielonej mądrości, przez które ludzie poznali na zawsze drogę zbawienia. Niech Twa przyczyna wyjedna nam łaskę, byśmy się stali świadkami Jezusa, a On niech raczy ukazać nam chwałę swego oblicza. Amen. Stałem się sługą Ewangelii według daru łaski Bożej. Alleluja. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Odniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał go się kajganem, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezmę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Stałem się sługą Ewangelii, według daru łaski Bożej. Alleluja. Wszystko czynię dla Ewangelii, aby mieć w niej swój udział. Alleluja. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszystko czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Alleluja. Została mi dana ta łaska, abym zwiastował bogactwa Chrystusa. Alleluja. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Została mi dana ta łaska, aby zgłębione bogactwo Chrystusa. Alleluja. Czytanie z listu do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Z powodu nadziei, nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie. Pierwszy
tekst mówiący nam o Bogu Ojcu z liturgii brewiarzowej. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I szczególnie w nabożeństwie ku czci Boga Ojca od godziny 20, kiedy będzie dziękczynienie Ojcu, to zobaczcie, już ten fragment to zapowiada, żeby dzięki czynić. Więc modlitwa brewiarzowa nam pokazuje też, że nasze bycie tutaj, te rekolekcje rzeczywiście są ku chwale Ojca i żeby dziękować Ojcu. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. Alleluja, alleluja. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. Alleluja, alleluja. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie jest pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, ale wyższył pokorny. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Alleluja. Bóg, Ojciec Światłości, powołał nas do wiary przez Ewangelię swego Syna. Módlmy się do Niego za lud święty i wołajmy. Ojcze, Ty wskrzesiłeś z martwych swojego Syna, wielkiego pasterza owiec. Spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa. Dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali Jego owoce. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą. Daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania. Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy. Dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim Królestwie. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi, ewangeliście, misję głoszenia dobrej nowiny. Spraw, abyśmy dobrze korzystali z Jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech nas błogosławi i strzeże przez serce Marii, córki Boga Ojca, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.